W poprzednim filmie zdefiniowałem wyznacznik jako taką funkcję, która spełnia trzy warunki. Czyli, że jest liniowa względem każdej kolumny macierzy A. Co to jest liniowość względem kolumny? No to pokazałem na przykładzie macierzy 2 na 2 co znaczy ta liniowość. Że jest antysymetryczna, czyli jeżeli zamienimy dwie dowolne kolumny miejscami, to wyznacznik zmieni znak na przeciwny. No i że wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy 1. Zanim udowodnimy, że rzeczywiście istnieje tylko jedna taka funkcja, która to spełnia, to Tutaj zbadamy teraz pewne własności takich funkcji, które spełniają te pierwsze dwa warunki. Czyli takich funkcji, jak ona jest liniowa względem wielu argumentów, no to mówi się, że jest wieloliniowa i antysymetryczna. Czyli powiedzmy, że mamy taką funkcję f, która jest wieloliniowa i antysymetryczna. No i to jest funkcja macierzy a. Ale będziemy na, to, na nią patrzeć jako na funkcję kolumn tej macierzy. Czyli jak mamy macierz A, to możemy sobie wyobrażać, że to jest kolekcja kolumn. Mamy kolumnę A1, A2 i tak dalej, aż do AN. Czyli A1, A2 to są takie wektory kolumnowe. Czyli A1 to jest taki wektor kolumnowy, no i macierz jest właśnie zbiorem takich, jest ciągiem takich, takich kolumn takich wektorów kolumnowych. Czyli na taką funkcję od macierzy możemy patrzeć na, jako na funkcję kolumn tej macierzy. A1, A2 i tak dalej, aż do an. No i tutaj te własności mówią nam, że ta funkcja jest liniowa względem każdego z tych argumentów oddzielnie i że jest antysymetryczna ze względu na zamianę tych argumentów. No to teraz zobaczymy, jakie są własności tej antysymetrii i tej wieloliniowości. No to, jeżeli mamy taką funkcję, no i tutaj ona miała spełniać, no to ja to napiszę może. Spełnia, że ta funkcja f spełnia 1 i 2. Te dwa warunki. Ten trzeci na razie nas nie interesuje. On będzie nam potrzebny w przyszłości. Czyli mamy taką funkcję, która to spełnia. No to ta funkcja ma pewne, pewne własności. Po pierwsze, pokaż, możemy łatwo sprawdzić, że jeżeli Jakiekolwiek tutaj argumenty się powtarzają, czyli na przykład tutaj mam jakiś argument, nazwijmy go nie wiem, C. I gdzieś jeszcze jest w którymś miejscu C, to to jest wtedy równe 0. Jeżeli się argumenty powtarzają. Dlaczego tak jest? Sprawdźmy. No, jeżeli mam taką funkcję. No i powiedzmy, że te dwa powtarzające się argumenty są na pierwszym miejscu, jeżeli one są gdziekolwiek indziej, to to niczego nie zmienia. Tylko tak będzie mi po prostu wygodniej zapisać. Czyli tutaj mamy później A3, A4 i tak dalej aż do A z numerkiem N. No to teraz korzystając z antysymetrii, mogę zamienić te dwa argumenty miejscami. Jakie zamienię miejscami, to znak zmienić na przeciwny, czyli miał minus. No, i teraz F i te dwa argumenty są zamienione teraz. Teraz to C, które było po prawej, znajdzie się po lewej, a to C, które było po lewej, znajdzie się po prawej, a pozostałe argumenty są bez zmian. Aż do AN. No, ale mam. Ponieważ te argumenty są takie same, to. Ta liczba jest dokładnie taka sama jak ta liczba. To, że tutaj zamieniłem to samo z tym samym, to nie zmienia wartości, tak? Ponieważ te się powtarzają, no to to jest to samo. Czyli mam coś, równa się minus coś. Czyli mam równanie typu x równa się minus x. No to jak dodam x do obu stron, no to mam, że 2x równa się 0, czyli x równa się 0. Czyli jedyna możliwość, żeby to było spełnione, jest taka, że, że wartość tej funkcji jest równa 0. Czyli widzimy, że jeżeli argumenty się powtarzają, to wartość takiej funkcji antysymetrycznej musi być 0. No pięknie. No to teraz weźmy sobie drugą własność, którą sobie sprawdzimy. Mianowicie, że jeżeli te kolumny tutaj a2 aż do an są liniowo zależne. Liniowo zależne. To wartość takiej funkcji na tych kolumnach. Będzie równa 0. Jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? No, sprawdźmy, że tak jest. No, jeżeli tak jest, to jedna z tych kolumn, wszystko jedno, która, powiedzmy, że pierwsza. Równie dobrze mogłaby to być którakolwiek inna, ale to, to rozumowanie nie zależy od tego, która z tych kolumn jest lini liniową kombinacją pozostałych, ale jedna z nich jest liniową kombinacją pozostałych. Tak naprawdę to każda jest liniową kombinacją pozostałych, w szczególności pierwsza. Czyli mogę napisać, że A1 no to jest taka suma, lambda 2 razy A2 dodać i tak dalej, aż do lambda n razy AN. Czyli jak teraz liczę wartość mojej funkcji to zamiast A1, zaraz to zrobię, tutaj mamy aż do AN. Mogę wpisać tę kombinację liniową tutaj F od lambda 2 A2. I tak dalej, aż do lambda n, a n, i potem są te kolejne argumenty, a 2, i tak dalej, aż do an. No to teraz mogę skorzystać z liniowości względem tego pierwszego argumentu. No i napisać, że to jest wtedy tak: lambda 2 mogę wyciągnąć, a tutaj będę miał f od a2, a2, aż do an dodać lambda 3, f od a3, a2 i tak dalej, aż do an. No, takich składników tutaj będę miał n-1, dokładnie tyle, ile tutaj jest składników w tej kombinacji liniowej. Ostatni z nich no to będzie lambda n razy f od an, a2, aż do an. Tutaj wszystkie argumenty poza pierwszym są takie same, bo to jest od a2 do an, a tutaj jako pierwszy argument mam po kolei a2, a3 i tak dalej aż do an, no bo korzystam z liniowości względem tej pierwszej kolumny tutaj, czyli to zamienia mi się na, na, taką, na taką sumę, i tutaj mam te współczynniki, mogę wyciągnąć przed funkcją. No ale widzimy, że tutaj zawsze jest tak, że któryś. Z z argumentów się powtarza. Tutaj się A2 powtarza, tutaj się A3 powtarza, bo tutaj gdzieś jest A3 i tak dalej. W każdym z tych składników tu na pierwszym miejscu występuje kolumna, która już gdzieś jest również tam dalej. Tutaj w szczególności jest ta, która jest na samym końcu. Czyli wszystkie składniki tej sumy są równe 0. Czyli widzimy, że jak obliczamy taką funkcję wieloliniową i antysymetryczną, od układu wektorów liniowo zależnego dostajemy koniecznie 0. Czyli to jest druga taka fajna własność. Teraz będzie trzecia własność, którą sobie teraz udowodnimy. Zobaczmy, co będzie, jak do jednej z kolumn dodamy wielokrotność jakiejś innej kolumny, czyli na przykład do drugiej kolumny ja dodam jakąś wielokrotność pierwszej kolumny, czyli A2 plus lambda A1, a pozostałe. A pozostałe argumenty są bez zmian. Tutaj będzie A3 aż do An. To jeżeli zrobię coś takiego, no to mogę skorzystać z liniowości względem, względem tej kolumny, tego argumentu numer 2. Czyli to będzie F od A1, A2, A3 aż do An, dodać lambda, f od a1 i tutaj co będzie? No tutaj pierwsza część, może tak, weźmy to jeszcze innym kolorem. Pierwsza część tej, tej sumy, czyli to, wylądowało tutaj, a2. Druga część tej sumy, czyli lambda razy a1, wyląduje tutaj. Lambdę wyciągnąłem już przed, przed funkcję, a tutaj wyląduje mi co? Wyląduje mi a1. Czyli tutaj będę miał a1. Potem jest A3 i tak dalej aż do AN. No, ale tutaj A1 się powtarza, czyli, czyli ta cała część jest równa 0. Czyli widzimy, że jak dodam wielokrotność jednej kolumny do innej kolumny, tutaj akurat dodałem wielokrotność pierwszej kolumny do kolumny drugiej, ale oczywiście to samo rozumowanie jest dla dowolnej, in, dla dowolnej innej pary kolumn. Jak dodam wielokrotność jednej kolumny do jakiejś innej, to nie zmienia to wartości wyznacznika. Dostałem tutaj znowu to, co tutaj mamy. To jest znowu F od tej samej mojej macierzy A. Czyli dodanie wielokrotności jednej kolumny do innej kolumny nie zmienia wartości wyznacznika. No więc mogę wielokrotność tej kolumny dodać nie tylko do jednej, ale do, do wszystkich pozostałych. I skorzystać wielokrotnie z tej własności. Jeżeli mógłbym na przykład wielokrotność kolumny A1 dodawać do kolumny A2, do A3 itd. i tak dalej. I to z różnymi współczynnikami. I to nie zmieni Wartości wyznacznika. To jest bardzo ważna własność, że jeżeli dodam wielokrotność jednej kolumny do pozostałych kolumn, to wartość wyznacznika się nie zmieni. A żeby to zobaczyć, to wystarczy wielokrotnie wykorzystać ten argument, który tutaj zrobiliśmy. Czyli warto podsumować to, co tutaj sobie wyprowadziliśmy. Po pierwsze, zobaczyliśmy, że jeżeli mamy taką funkcję wieloliniową i antysymetryczną, a taką Funkcją jest wyznacznik, no to wtedy, jeżeli tylko jakiekolwiek argumenty się powtarzają, czy jakiekolwiek kolumny macierzy się powtarzają, to wyznacznik będzie 0. Po drugie, zobaczyliśmy, że jeżeli kolumny macierzy są liniowo zależne, no to taka funkcja wieloliniowa i antysymetryczna, a taką ma być wyznacznik, również będzie miała na takim układzie wartość 0. A po trzecie, zobaczyliśmy, że taka operacja polegająca na dodaniu wielokrotności jednej kolumny do pozostałych kolumn nie zmienia wartości wyznacznika. I to jest bardzo ważna własność. I jeżeli chodzi o inne operacje elementarne, to możemy sobie przypomnieć. Mamy trzy rodzaje operacji elementarnych na kolumnach macierzy. Możemy zamieniać kolumny miejscami, no i wtedy wyznacznik zmienia znak na przeciwny. Możemy pomnożyć daną kolumnę przez liczbę. Jeżeli pomnożymy jedną kolumnę przez liczbę, to wyznacznik pomnoży się przez tę samą liczbę. To wynika z liniowości wyznacznika względem każdej kolumny. A po trzecie, jeżeli dodamy. Wielokrotność jednej kolumny do pozostałych kolumn to wartość wyznacznika, czy też dotyczy to dowolnej funkcji wieloliniowej i antysymetrycznej, się nie zmienia. To są te własności, które tutaj sobie udowodniliśmy, korzystając właśnie z tego, że mamy liniowość względem każdej kolumny i antysymetrię ze względu na zamianę dwóch kolumn miejscami.